W niedzielę przed godziną 10 rano z jeziora Neskiego strażacy wyłowili zwłoki 18-letniego mieszkańca gminy Głuchołazy, którego zaginięcie zgłosili wakacyjni współtowarzysze. Niestety, jak donoszą świadkowie, wszyscy tej nocy spożywali alkohol. Nocna impreza młodych turystów wypoczywających nad jeziorem Neskim zakończyła się najpierw popłochem spowodowanym brakiem jednego z kolegów, potem poszukiwaniem i nawoływaniem, w konsekwencji zgłoszeniem na policję zaginięcia 18-latka. Jak się okazało, faktycznie policjanci od razu podjęli czynności poszukiwawcze linii brzegowej, dlatego że uczestnicy wypoczywali nad tym jeziorem i znaleźli te rzeczy osobiste tego młodego człowieka, wobec czego podjęliśmy poszukiwania za tym zaginionym 18-latkiem, mieszkańcem gminy Głuchołazy. W godzinach rannych do poszukiwań włączyła się także straż pożarna, która przed godziną 10 rano wyłowiła 30 metrów od linii brzegowej ciało chłopaka. Na miejsce tragedii przyjechał prokurator z Nysy. Przyczyny śmierci chłopaka określi sekcja zwłok. Kolejny raz przestrzegamy, apelujemy o ostrożność nad wodą. Główne takie przyczyny w całej Polsce utonięć to alkohol, wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Apelujemy, jeszcze raz prosimy o rozwagę i rozsądek. To jeszcze nie koniec wakacji, apelujemy zatem o rozsądek i zwiększoną ostrożność, bo najczęstszą przyczyną tragedii nad wodą jest brawura, alkohol i korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk.